Ale widoki. Jeśli przyjeżdżacie tutaj na dłużej, jak ja, miesiąc, dwa, trzy, no to koniecznie kartę na miesiąc kupuje się i zapłaciłem jemu i zapłaciłem w sumie podwójnie. No to już jest takie lekkie oszukanie. Także... Nawet patrzcie. Ta-da! Siemaneczko. A my dzisiaj z większą ekipą, z większą ekipą na Freedom Beach, na jednej z najładniejszych plaży tutaj na Phuket. Piękna plaża, piękne widoki, piękne palmy i piękne morze. Yeah. Drugi raz i drugi raz tak pięknie. Zaraz będzie zachodzące słońce. Jeszcze piękniejsze widoki. Teraz to tak bardzo niziutko już jest. Patrzcie na to, jesteśmy na Freedom Beach. Słoneczko już pięknie świeci jeszcze, ale już prawie zachodzi. I takie piękne niebo i tam jeszcze z tyłu księżyc. Ale widok kozacki. Tutaj plaża piękna. Piękne palmy i księżyc. I przecudowna Freedom Beach. I tutaj my z pięknym słońcem. Wow. Ale widoki. Cudownie. Wypijmy zdrowie Doroty. Dzisiaj Dorota ma imieniny. Niedawno miała urodziny. Możecie złożyć od razu jedne i drugie życzenia w komentarzu. A tak w sumie to chyba nic nie widać, co jest za mną, bo za mną jest taki kurde paradajs, że aż tak jasno, że nic nie widać, ale w każdym razie widać piwko urodzinowe i widać Dorotę urodzinową. Dorka? Ja jeszcze nie jestem urodzinowa, ale na razie jestem... Imieninowa. Właśnie, bo gdzie moje imieniny są. To właśnie. No, a właśnie chciałem wam pokazać, jakie klimaty mamy. Takie mamy klimaty. Taką mamy plażyczkę. Tutaj zaraz już mamy morze, a tutaj sobie jesteśmy w restauracyjce. O, przyszliśmy na obiad. O, jeszcze jak mi ktoś upiększył pięknie piwko. O, kto to się tak postarał i upiększył mi tak piwko? Emcia. Dobra, to za zdrowie Doroty i złóżcie jej życzenia w komentarzach. Ej, słuchajcie, jaki hit. Normalnie hit. Kupiłem kartę, jak przylecieliśmy do Tajlandii na lotnisku. Nagrałem wam taki film. Zapłaciłem tam za miesięczną kartę bez limitu danych do 10 MB prędkością pobierania danych. Zapłaciłem za nią 1200 batów. Wydawało mi się, że jest cena ok, że jest super cena, że to super okazja. Myślę, 150 zł takim tutaj gdzieś w Azji za bezlimitowany internet na miesiąc, zarąbisty. Myślę, no super sprawa, biorę. No i dzisiaj mi się skończyła. Dzisiaj mi się skończyła i pojechałem kupić nową do 7-Eleven. No i kupiłem znowu taką samą. Znaczy nie taką samą, teraz inna. Tamta była Ditac, tu jest jakiś True Move, czy coś takiego. W każdym bądź razie, że myślę, że nie będzie w jakości internetu, czy tam, no internetu głównie, bo tylko do tego ją używam, różnicy. Ale zapłaciłem za nią 250 batów. Czyli znowu mam kartę na następny miesiąc, znowu bez limitu danych do pobierania, do 10 mega prędkości to pobieranie, za 250 batów. 5 razy mniej, to 4 coś, masakra, także kartę kupuje się w 7-Eleven, chyba że ewentualnie jakąś tam tanią chcecie na lotnisku, taką, żeby tylko mieć internet, ale to w sumie jest Wi-Fi na lotnisku, potrzebujecie tylko internet po to, żeby dotrzeć do miasta, do pierwszego 7-Eleven, no to sobie kupcie jakąś tanią na lotnisku, ale jeśli przyjeżdżacie tutaj na dłużej, tak jak ja, miesiąc, dwa, trzy, no to koniecznie kartę na miesiąc kupuje się w 7-Eleven, a nie na lotnisku. Także taka sprawa, tak to wygląda. Dobra, my się szykujemy, bo dzisiaj są imieniny, dzisiaj jest impreza. Pamiętajcie, składamy życzenia
Dorocie urodzinowo-imieninowe w komentarzach tego wideo. Dorota na pewno bardzo Wam za to podziękuję i każdemu odpiszę. Tylko założę okulary, bo tak daje po gałach, akurat jest nisko słońce, bo już jest około 17. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że w pierwszy dzień skroili mnie na 1700 batów, czyli to jest jakieś 200 zł, tak średnio. Czyli osoby, świeżaki, które jadą pierwszy raz do Tajlandii, osoby, które no, nie znają się, nie wiedzą, nie znają tutaj obyczajów, że tak powiem, nie znają tych ludzi, nie znają zagrywek po prostu lokalsów, no to dają się skroić, tak? Dają się skroić i lokalsi jakby z tego żyją, z tej turystyki, z takich ludzi, którzy właśnie na niewiedzy, na braku informacji tracą kasę. No i w moim przypadku właśnie byłem pierwszy raz i straciłem przez to w pierwszy dzień przyjazdu do Tajlandii 1700 batów, gdzie mógłbym to zrobić o 1700 batów, czyli około 200 zł taniej, a chodzi tylko o dotarcie do hotelu i kupienie karty internetowej. Czyli sprawa wygląda tak, jeśli chcesz kupić kartę, koniecznie nigdy nie kupuj, nie. To, co chodzi z kartą, to już mówiłem minutę temu. Chodzi tylko o to, że trzeba uważać, że warto zapytać inne osoby o jakieś porady, warto gdzieś poszukać coś w internecie, warto gdzieś poczytać jakieś informacje, jak się jedzie pierwszy raz do jakiegoś obcego kraju, bo po prostu można w bardzo szybki sposób zostać jakby delikatnie, tak można powiedzieć, oszukany, bo czuję się tak lekko oszukany z tego względu, że gdyby ta pani za kartę internetową na miesiąc, tylko o czym mówiłem, wzięła ode mnie na lotnisku 500 batów, 400 batów, 600 batów, jeszcze bym to zrozumiał. Na ten moment, nawet gdy teraz właśnie kupiłem za 250, bo to jest lotnisko, bo to już, bo to teraz, bo to na miejscu, bo to się nie trzeba martwić, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Można zapłacić nawet jeszcze raz tyle przy takiej coś tam, że tutaj 250, na lotnisku 500. Okej. Ale 1200 na lotnisku, a 250 w sklepie, no to już jest takie lekkie oszukanie. No trudno, na braku informacji, na niewiedzy się traci, czy to w zarabianiu pieniędzy, czy to w życiu normalnym, czy właśnie w podróżowaniu. Tak to wygląda, także warto mieć dobre, aktualne i takie konkretne informacje. I jeszcze jedna sprawa, chciałem coś powiedzieć, ale mi właśnie wyleciało z głowy. A, już wiem, no przecież chodzi o to, na czym straciłem drugie 700 batów. Drugie 700, no pierwsze 1000, drugie 700 straciłem na tym, że na grabie, tak? Czyli zapłaciłem za graba w aplikacji 800 batów za dotarcie z hotelu, przepraszam, z lotniska do hotelu, a kiedy przyjechał gość, który jeździ grabem, który taksówką, powiedział mi, żebym anulował tą naszą podróż i on zawiezie mnie prywatnie taniej. A ta kasa, którą już zapłaciłem w aplikacji, zostanie mi zwrócona, bo podróż została anulowana. Nie dajcie się na to nabrać, kasa mi do dnia dzisiejszego nie wróciła, minął już miesiąc czasu i po prostu zapłaciłem raz w aplikacji, a później zapłaciłem jako prywatnie tej osobie praktycznie drugie tyle, czyli w aplikacji zapłaciłem 800 batów i jemu zapłaciłem 700, w ogóle na tych 100 mi nie zależało, ale wiecie, pierwszy dzień, nie wiedziałem, co się dzieje, coś tam, 20 godzin w podróży, dobra, mówię to ok, możemy anulować, weź mnie jakby prywatnie zawieź do hotelu. No i zapłaciłem w aplikacji i zapłaciłem jemu i zapłaciłem w sumie podwójnie i straciłem 1000 jakby batów na karcie SIM i 700 batów na podróży z lotniska do hotelu na grabie, gdzie po prostu kierowca, można powiedzieć, mnie lekko oszukał. Życie! Jak wypadł na miasto, to tylko na patą! Pierwsze, wrzuć pranie. Drugie, wybierz program, który chcesz brać. Później trzecie, wrzuć proszek. Czwarte, wrzuć pieniądze. Piąte, naciśnij start. Tutaj jeszcze trzeba sobie kupić proszek. O, 5 batów kosztuje, ale 5 batów to jest tak mało, że aż nawet nie chce mi się liczyć. 5 batów tylko. Dobra, detergent. Aha, nie, bo tu jest, patrz, tu jest ten. Chyba płyn do płukania. Softener. Tu mamy detergent,
jakieś mydło. A jeszcze jakby co? Jakbyś nie miał coinów, to obok jest maszyna, która rozmienia 20, 50 i setki. Wyskakują ci drobne, żebyś miał i do prania, i do kupienia tutaj tego. Bierze się 25 minut. Jeszcze takie małe sprostowanie do jednego filmu, w którym nagrywałem o Night Market na Patong i pokazywałem ten tutaj Malin Plaza i mówiłem, że jest otwarty nawet wcześniej jak przejeżdżałem, ale to właśnie ten Malin Plaza jest otwarty, a ten Dragon Night Market jest właśnie w ciągu dnia zamknięty, także takie małe sprostowanie. Night Market jest dopiero dziś mniej więcej od godziny 17, a ten Malin Plaza jest praktycznie otwarty 24h.